Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam trzy miejsca, które warto zobaczyć będąc na południu Polski. Jeżeli jesteśmy w okolicach Brzeska i Nowego Sącza, no to warto odwiedzić właśnie te trzy miejsca. W miejscowości Melsztyn u podnóża góry przepływa Dunajec i na tej górze znajdują się ruiny zamku w Melsztynie. Zamek przetrwał potop szwedzki, ale to mu i tak nie pomogło, ponieważ do tego czasu zostało kawałek rozwalonej wieży i kawałek muru obronnego. Z tego miejsca można zobaczyć piękne widoki. Jeśli chodzi o zaparkowanie samochodu, no to nam udało się zaparkować zaraz pod wieżą, przy czym teraz prowadzone są prace jak gdyby renowacyjne i może się okazać, że ten parking jest w innym miejscu przewidziany. Legenda głosi, że pod tym terenem znajduje się sieć tuneli, w którym podobno ukryty był skarb, a najdłuższy jak gdyby tunel prowadzi pod Dunajcem do klasztoru reformatorów. Oczywiście jest to legenda, skarb jak był, to już pewnie został odnaleziony, no ale warto wiedzieć takie ciekawostki o tym miejscu. Następnym miejscem, które odwiedziliśmy, jest baszta w Czchowie. Ten obiekt jest już jak gdyby w pełni odrestaurowany. Wygląda on bardzo świeżo i nowo. Jadąc wzdłuż Dunajca widzimy tą basztę już z daleka. Czyli nawet będąc tam przypadkowo, warto jest tam pojechać i zobaczyć jak to wygląda. Baszta ta była częścią zamku, który został zbudowany na istniejącej już romańskiej wieży obronnej. Czyli miejsce już od dawna miało taką strategiczną rolę. I my używaliśmy jej po to, żeby chronić kupców, którzy przybywają z Węgier. Więcej o tym miejscu usłyszycie od przewodnika, którego trzeba wcześniej jak gdyby umówić w centrum tej miejscowości. Z przewodnikiem będziecie mieli możliwość wejścia do baszty. W tym miejscu zobaczycie jak gdyby nowoczesny sprzęt z II wojny światowej i stare armaty i stare maszyny oblężnicze. Do tego obiektu jak gdyby przynależy park, po którym można też się przespacerować. Trzecim miejscem, które warto odwiedzić w tym miejscu, jest zamek w Tropsztynie. Został on, można powiedzieć, całkowicie odbudowany. Jak się przyjrzycie murom tego zamka, to na ścianie jest czerwona kreska, która oddziela stare mury, które były oryginalne, to są te na dole, od nowych, dobudowanych, które znajdują się nad czerwoną linią. Czyli jak sobie popatrzymy, to z zamku za wiele nie zostało, dlatego dobrze, że ktoś znalazł się i odbudował ten zamek właśnie, żeby można było zobaczyć, jak dawniej wyglądały te budowle. Z zamku rozpościera się piękny widok na okoliczne tereny, znajdują się tutaj też lochy, w tym zamku znajduje się lotnisko dla helikopterów, można przejść trasą pod zamkiem i zobaczyć piękne skały, na których ten zamek jest wzniesiony. My swoje zwiedzanie zaczęliśmy właśnie od przejścia pod zamkiem. Zamek ten znajduje się nad jeziorem Czoskim, co jest jak gdyby dodatkową atrakcją. Jeśli nie ma miejsca na parkingu pod samym zamkiem, który jest parkingiem tylko dla zwiedzających, no to można przejechać 200 metrów dalej i znajduje się większy parking, na którym przeważnie będą wolne miejsca. Jeśli lubimy wodę i atrakcje takie wodne, no to warto jest odwiedzić też jezioro Rożnowskie, które jest dość dobrze zagospodarowane pod względem turystyki. Samej zapory nie zobaczymy z bliska, ponieważ wstęp jest zabroniony. Jeśli macie znajomych, którzy wybierają się na wycieczkę na południe naszego kraju, no to udostępnijcie im ten film, może skorzystają i odwiedzą te miejsca. To tyle w tym filmiku, zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału.